Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest druga część zarąbistej, kultowej gierki Railway Empire. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym, czyli 25 maja 2023 roku, jest premiera tejże zacnej gry. Koszt tam oscyluje w granicach niecałych 180 zł, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, więc sprawdźcie sobie sami na Steamie. No i o co chodzi? W tej grze chodzi o to, aby oczywiście ustalać połączenia kolejowe między miastami, żeby te miasta mogły rozwijać się. Słuchajcie, wbijamy nową grę, bo tutaj load jest jakby aktywny, no ale ja jeszcze w to nie grałem, więc ogarnijmy to sobie. Kampania, zobaczmy. American Northeast. No, ciekawy jestem. Niestety polskiego nie ma, no szkoda. Ale może później coś w warsztacie Steama się pojawi, jakieś spolszczenie. Continue. I możemy wybrać, jaką postacią będziemy grali. Tak na dobrą sprawę możemy wypróbować tego profesorka, tego jego mościa. Jeżeli ktoś sobie chce tutaj przeczytać, to bardzo proszę zapauzować film, my kontynuujemy. Niczego tutaj nie zmieniam. Startujemy. The 19th century was a golden age of technology, especially for those of us whose hearts beat with the steady pace of the locomotive. My name is Nagelmakers. I assume you have already heard of me. When I was young, I had a dream, a cross-border luxury train from Paris to St. Petersburg. To make my dream come true, I invited guests. In another time, entrepreneurs like them were the driving force behind progress, but now they were standing in my way. Take this gentleman, for example. I was planning to revolutionize the industry, just as pioneers like him had done in the early days of the railroad. The late 1820s marked the beginning of a revolution in transportation, both in the old and the new world. Fueled by steady growth, the industrial centers on the East Coast demanded more and more resources in less and less time. Roads and even the newly built waterways could hardly meet the increasing demand. However, inspired minds had combined the idea of tracks and the new invention of the steam engine into a powder keg that was to shake society to its foundations. It only took ambitious pioneers to light the fuse. No dobra. I'm glad you're here. The name is Corning, Erastus Corning. You must be the young railroad expert that was recommended to me. Other people don't think much of this newfangled nonsense. But I think investment into this railroad thing and your company is money well spent. I'm the proud owner of a hardware company. And the more railway lines you construct using my steel, the richer I'll get. So don't go bankrupt. But why don't you just get started using the to-do list I created? My company is situated in Albany. So you should connect this city as soon as possible. Don't worry about the difficult terrain. Clever planning is everything. Okej, okay, no dobra. Takim młodym tutaj inwestorem to my nie jesteśmy. Znaczy ja nie jestem. Natomiast jesteśmy w Bostonie, słuchajcie, i do Albany gościu by chciał tam ogarnąć połączenie. Tu oczywiście konkurencja nie śpi. No dobrze, zobaczmy, jakby to miało wyglądać, tak? King Station. Boże, jak ja dawno nie grałem w Railway Empire. Ok.
Quebec. On powiedział, żeby się nie przejmować za bardzo tutaj tym ukształtowaniem terenu, tak? No ale jest jak jest. Dobrze, mamy tutaj jeden tor, mamy stację, więc jest ok. W ogóle grafika jaka fajna jest, tylko brakuje mi pochylenia kamery. Dobrze, sprawdźmy. Tutaj by do Albany puścić stację. Rail Lines, czekajcie, muszę się tutaj przedrzeć przez to wszystko, bo no nie pamiętam, słuchajcie, jak to było. O, mamy Flamingo Rail, full steam ahead, dobra. Building construction, no właśnie, train station. Gdzieś byśmy to tutaj mogli postawić. Tak, żeby było w miarę dobrze. Ale czy to będzie w miarę dobrze? Tutaj górę mamy po drodze. Niby gościu kazał się nie przejmować. Ale ja myślę... Ja myślę, że jednak się będę przejmował. Jakoś tak bym to postawił. Gdzieś tutaj. Nie wiem, czy nie rozwalę. Ale niech sobie radzą. Dobra. Dobrze, dalej. Track construction, ogarniamy tor. No i teraz z tego Bostonu, tak? Puścić tutaj trasę. Zobaczmy. Kawałek prostej bym zrobił. No można byłoby tutaj, powiedzmy, puścić tędy. Tutaj 1% wzniesienia, okej. 2% wzniesienia. Ej, to może być ciężko tej takiej lokomotywce naszej. O, tak zrobimy. I teraz tutaj mogę to przeprowadzić, załóżmy. No tu dosyć taki ciasny ten zakręt będzie, ale zobaczmy. Co się tutaj dzieje? No ciasny ten zakręt rzeczywiście. Tu minus 2, tutaj... O, 0. No dobrze. Szału nie ma, 760 tysięcy, to strasznie dużo. 281 kilometrów. Ciach. Odblokowano osiągnięcie, mind the gap i drugie from X to Y. Czyli z punktu X do punktu Y. No dobra. I teraz co? Przydałoby się jakąś zajezdnię jeszcze, nie? Jakąś lokomotywownię czy coś? Czy jak to działało? New Rail Line. City list. No trains available. Dobra, zaraz tutaj utworzymy sobie linię. I teraz ja chcę z Bostonu do Albany. Okej. Choose locomotive. John Bull. Takie tutaj oto. Chocki klocki. Na razie taka jedna... A nie, mamy inną też. No nie, no to bez przesady, ale tego weźmiemy. Trains. Tak to byśmy może zrobili. I co? The route of your rail lines runs on tracks that are cleared for both directions and the route offers no alternatives. No dobra. Kolejne dwa osiągnięcia odblokowane. Departure and new journey. Tu by się... No dobra.
Tu by się jeszcze, słuchajcie, przydało, z tego co ja pamiętam, dla tych lokomotyw, takie punkty, gdzie można byłoby ogarniać temat, o właśnie, supply tower. 30 tysięcy kosztuje, może niewiele, a to może się zdecydowanie przydać. O. W ten sposób ogarnę. Może będzie dobrze, no nie wiem. Takie pierwsze odpalenie tej gry, słuchajcie, i muszę sobie po prostu przypomnieć. Okej. Okay. I teraz co dalej? Tutaj sobie życie tętni. Ale chciałbym zobaczyć, jak ten pociąg tu. Aha, pociąg ruszył, słuchajcie. Pociąg ruszył. Boston Albany. No dobra. O. Ja zawsze lubiłem w tego typu grach jeździć pociągami z pierwszej osoby. No generalnie to ci, którzy oglądali dla przykładu serię z Transport Fever czy Transport Fever 2, to doskonale wiedzą, że ja bardzo lubię pociągi. Zresztą w realu również bardzo często gdzieś się pojawiam tak, żeby sfotografować jakieś przejeżdżające bądź stojące pociągi. No i super, nie? I zawsze w tego typu grach lubiłem jeździć z pierwszej osoby, patrzeć na te widoczki. A tutaj naprawdę całkiem przyjemna grafika jest, drodzy Państwo. Więc można troszeczkę pochillować i podziwiać. Natomiast pytanie brzmi, jak to będzie generalnie wyglądało. Nawet jeżeli coś nam tutaj nie wyjdzie, jeżeli trzeba będzie zacząć od nowa, to i tak miło ogarnąć tutaj ten pierwszy kurs. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muzyczka też całkiem przyjemna dla ucha. Mam tylko nadzieję, że tam nie będzie problemu z prawami autorskimi. Ale w pierwszej części nie było. Więc może i tu będzie ok. No dobra, my mamy te wieże tutaj poustawiane, ale ten nasz skład jakoś tak nie widać, żeby potrzebował aż tak dużo, bo ja dosyć ciasno poustawiałem. Ale jest dobrze. No dobra, zobaczmy, jak to tam sobie radzi. Na razie widzę, że wieziemy mięso i pasażerów. 40 pasażerów i mięcho. No i dobrze. A gdzie ten pociąg jest? A, tutaj dopiero. Okej. Okay. No dobra. Connection bonus 500 tysięcy. No dobra. Mamy niecałe 1,5 miliona na naszym koncie bankowym, więc szału nie ma. Oczywiście można tutaj sobie też czas przyspieszyć. Szybciej ten pociąg dojedzie. To już się kiedyś zatrzyma tutaj, żeby wody nabrać, czy nie? Czy tak samowystarczalny skubaniec jest? No dobra, on nam już przyjeżdża tutaj do Albany. Zawrotnej prędkości co prawda tutaj nie ma. Ale liczy się fakt, że jest. Co ty masz tam w tych wagonach? Jak to wygląda, te pakunki? Ojej, strasznie.
szarpie tym. Bonus for new connection, 500 tysięcy, no i elegancko. Dobrze, bardzo fajnie. Dobra, mamy 2 miliony. No i teraz pytanie brzmi, on będzie wracał, nie będzie wracał? W Albanii mamy browar. Okej. Ten jest załadowany, mógłby już jechać. Natomiast zobaczmy, co miasto tutaj potrzebuje, bo... Passenger and mail. Dobra, stok. Oni tutaj do produkcji tego browara... To by też pewnie coś chcieli. Teraz my mamy w tym momencie czekajcie, w pociągu, co tam wieziemy? A, browarek. No i dobrze. 27 km na godzinę ciśnie. Szału nie ma. Research. Proszę bardzo, tak wygląda, słuchajcie, drzewko rozwoju. To takie pierwsze spojrzenie na grę, słuchajcie. Niewątpliwie prawdopodobnie zacznę od nowa. Oczywiście, jeżeli tam będziemy robili z tego serię, ale to już zależy tylko i wyłącznie od państwa. Ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o drzewko rozwoju, to jak widzimy jest tak samo rozbudowane, jak było w pierwszej części. Duże ciuchcie i tak dalej. Więc bardzo mi się to podoba, natomiast przejdźmy może... O kurde, przejdźmy na sam koniec. Dobra, skocz o 10 lat. Dobra, i tutaj w którym roku? 1900. Takie oto tutaj będą przekozackie ciapongi. Fajnie, fajnie. Takie ekspresy, nie? To jest ekspres, a to jest towarowy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, co my posiadamy, to jest taki do wszystkiego ciapong. No dobra, 1832 rok. Historical release. No dobra. Elegancko. Co tutaj jest? Connection bonus. 250 tysięcy. No dawaj. Kelly Farm. Cukier produkuje. No, ale teraz pytanie, czy... No właśnie, do produkcji browara cukier by się nie przydał. Tak na dobrą sprawę mamy tę pierwszą linię. Tu mamy King Station, tutaj... Tutaj też by można było pociągnąć do Portland. O! Oni mięcho by chcieli. Connection... bonus za podłączenie 125 koła. 86 dni. Też by można było to ogarnąć. Tutaj jakieś ciuchy albo tkaninę. Ciuchy. No, można. Tylko rzeczy z tego typu. Jeżeli chodzi o Boston... Zwierzaczki, tak? Z tego mięso robimy. Natomiast Boston and Albany Railroad full steam ahead. Dobra. Ciuchy. Oni by nawet potrzebowali ciuchy, więc można byłoby to podłączyć. Całkiem, chyba dobrze by to dla nas tutaj było.
jeżeli by w ten sposób zrobić. Dobra, słuchajcie, będziemy działać. Ja myślę, że troszeczkę sobie tutaj pogram sam dla siebie, poświęcę trochę czasu na to. Natomiast Państwo będziecie mieli okazję do tego, żeby zostawić łapki w górę, żeby zostawić suby i przede wszystkim, żeby w komentarzach napisać, co dalej robimy z tą serią. Tymczasem ja się żegnam, dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.